No i co? Lato nam się skończyło, nie? Słuchajcie, zastanawiałem się, ile ja używałem gimbali od DJI, ale wychodzi, że jakieś 5 albo 6. To jest mniej więcej 5-6. OM, oh my god, 4. Bardzo fajny gimbal od DJI, nowość. I muszę powiedzieć, że naprawdę robi wrażenie i robi robotę. Dzisiaj opowiem wam może o jakichś 5 cechach, które najbardziej mi przypadły do gustu i które naprawdę wnoszą mega korzyści dla nas jako użytkowników i ułatwiają zdecydowanie życie, a zarazem sprawiają, że filmowanie smartfonem może być prawdziwą frajdą. Trzeba pamiętać o tym, żeby te kropki faktycznie pokrywały się. Także może nie tak bardzo szybko. W tej pozycji gimbal pracuje, jest naprawdę bardzo mocny. Może jesteśmy w stanie go zgubić, ale nie tak od razu. Telefon jak najbardziej się trzyma. Moje miejsce piąte, jeżeli miałbym wyróżnić, to na pewno funkcjonalność tego gimbala, bo jest rewelacyjna. Bardzo szybki, jeżeli chodzi o obsługę. Właściwie przyklejamy do niego telefon, odpalamy apkę i on już jest gotowy do działania. Łączy się bezpośrednio poprzez MIMO z aplikacji, poprzez Bluetooth i faktycznie działa. Natomiast to, co mi się w nim mega podoba, to jest fakt, że funkcjonalność samego gimbala jest bardzo intuicyjna. Czyli na przykład dwa razy zmienia nam się orientacja z pionowej na poziomą. Następnie możemy zablokować gimbal. To jest też fantastycznie poprzez ten trigger. Trigger jest rewelacyjny. Poprzez trzykrotne naciśnięcie możemy przejść z kamery przedniej na tylną. Rewelacja. No i oczywiście joystick, który tutaj uważam robi naprawdę dużą, fajną robotę pod tym kątem. Wszystko mamy pod ręką. Zoom in, zoom out, przybliżanie, oddalanie. To jest też ta cecha. Plus klawisz M. No i oczywiście nagrywanie bezpośrednio lub wykonywanie zdjęć bezpośrednio z pozycji naszego kciuka. Włączamy poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku M. Od razu uruchamia nam się gimbal w pozycji pionowej, horyzontalnej. Jeżeli dwa razy przyciśniemy M, przechodzimy na tryb poziomy. Fantastycznie, jeżeli chcemy przełączyć pomiędzy trybem foto a wideo, jednokrotne naciśnięcie tryb wideo, kolejne naciśnięcie tryb foto. Jeżeli chodzi o nagrywanie, przyciskamy raz przycisk czerwony. W tym momencie jest to kamera przednia. Raz, dwa, trzy, kamera selfie. Jeszcze raz selfie, kamera przednia. Czyli poprzez trzykrotne przyciśnięcie triggera. Słuchajcie, na miejscu czwartym chciałbym wyróżnić tryb panoram, bo jest naprawdę rewelacyjny. Mamy panoramę 3x3 albo 240 lub Clone Me Pano. Spróbujmy w takim razie zrobić pierwszą panoramę 3x3. Fantastyczna sprawa, bo ze zwykłego smartfona zyskujemy genialną korzyść w postaci właśnie panoramy. Gotowe. Kolejna fantastyczna panorama to jest 240 stopni. Można bezpośrednio z pozycji naszego klawisza spustowego ją uruchomić. Rewelacja. Naprawdę wygląda dobrze. No i mój trzeci ulubiony tryb panoramy to jest Clone Me. Jedziemy. 3, 2, 1. I go! Gotowa. Bardzo fajny numer, jeżeli chodzi o szybką produkcję. I to, co jest świetne w produktach DJI, że dostajemy efekt praktycznie natychmiastowo. Jeżeli chodzi o ładowanie, odbywa się ono poprzez gniazdo USB typu C, ale możemy też podładować sobie tutaj samo urządzenie mobilne z tego złącza USB. Na miejscu trzecim to, co mogę wyróżnić, to na pewno funkcjonalność i aplikacja. O funkcjonalności mówiłem w punkcie piątym, ale ta aplikacja jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o MIMO. Zrobili bardzo duży postęp i jest tutaj szereg naprawdę fantastycznych cech, między innymi tryby pracy gimbala. Tutaj jest ich kilka. Jest na przykład FPV taki tryb, albo tryb, który się nazywa Spin.
i szereg naprawdę dobrych rzeczy. Oczywiście jest też funkcjonalność story. Mamy tutaj prawy pasek, gdzie przewijamy sobie te poszczególne tryby i to wygląda naprawdę dobrze. Zoom Dolly dodatkowo, czyli Dyna Zoom, plus hyperlapsy i motion lapsy, które tutaj mamy, tak jak mówiłem, panoramę, slow-mo, jest funkcjonalność rewelacyjna, jeżeli chodzi o aplikację. A dodatkowo możemy stworzyć bezpośrednio film, jeżeli jesteśmy w podróży i jesteśmy w stanie też podzielić się nim na bieżąco. Ok, popatrzmy teraz na tryby pracy gimbala. Po naciśnięciu tych trzech kropek w lewym dolnym rogu przechodzimy do ustawień gimbala i tutaj mamy tryb follow, czyli stabilizuje nam faktycznie w poziomie obraz, tak jak dron. Tryb tilt lock, tilt jest zablokowany. FPV powinien robić dokładnie to, co my robimy ze smartfonem, tak. To jest tryb FPV. No i tryb spin, który jest jednym z hiciorów. Spin shot. Wyrównajmy. Trigger dwa razy. Teraz zmiana kamery na naszą, na selfie. Mamy to. No i bezpośrednio nagrywamy z pozycji naszej rączki. Nagranie. Zmieniam w tryb filmowy. Zdjęcie. Przerzucamy na kamerę przednią. To samo. Zdjęcie, przejście w tryb wideo, kręcimy wideo w tej chwili. Rewelacja. Słuchajcie, na miejscu drugim na pewno różnorodność ustawień. Możemy ustawiać sobie zarówno klatkarze, jak i rozdzielczości. Jak widać, jest tych opcji naprawdę sporo i wygląda to bardzo dobrze. Możemy oczywiście ustawiać tryby, także ustawiać zoom, także pod tym względem jest rewelacja. I to, co mi się też bardzo podoba, to są ustawienia slow-mo, czyli wideo w slow motion. W tej chwili dzięki tym funkcjonalnościom mamy naprawdę fantastyczne narzędzia do opowiadania genialnych historii. Jednocześnie jesteśmy w stanie zrobić to w większej rozdzielczości i też w kontrolowanym tempie. Podsumowując, mogę powiedzieć, że tak, jest to bardzo fajna zabawka i naprawdę rewelacyjnie się spisuje w boju. Oczywiście ja jestem zwolennikiem jednak strzelania sobie z lusterkowca albo z lustrzanki, ale jeżeli ktoś nie ma serca do większej optyki, tylko woli wykorzystywać swojego smartfona, jak najbardziej Osmo jest godne polecenia. Oczywiście, słuchajcie, jak to w przypadku DJI, cena jest mocno wygórowana. W tej chwili to Osmo kosztuje 699 zł. Ja pamiętam, jak jeszcze w maju trójka kosztowała 399 w promocji w Media Expercie i to była całkiem rozsądna cena. Natomiast teraz przy wejściu tego nowego produktu faktycznie mamy dosyć mocną półkę cenową. Wart jest przemyślenia i zastanowienia się. Ja umieszczę Wam link do szczegółów pod filmem, do rzeczy, o których zapomniałem. Natomiast uważam, że jest naprawdę wart uwagi. Jest to fajny produkt, dość ładnie dopracowany. Jest praktyczny, w tej chwili jest dużo mniejszy. Można go schować do kieszeni faktycznie w dżinsach czy do torebki. Wchodzi zdecydowanie lepiej. Dobrze się z niego korzysta, jest intuicyjny i w porządku. Jedyne co na dzisiaj mogę powiedzieć, to cena 699 jest na pewno leciutko przesadzona, co najmniej o stówkę czy dwie. Oczywiście każdy odnajduje to w inny sposób. On ma jeszcze swoich więcej pozytywnych cech, między innymi może stanowić również powerbank. Ładuje się go bezpośrednio przez USB typu C. Można go zastosować, też zainstalować na statywie, także ma szereg naprawdę fajnych i pozytywnych aspektów. A sami zdecydujcie, czy to jest cena dla Was. Natomiast ja mogę powiedzieć, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym, co tutaj
tutaj zobaczyłem. Tradycyjnie chciałbym podziękować panu Adamowi z Kancelarii Prawnej 24 w Katowicach za wypożyczenie sprzętu do testów i dziękuję wszystkim widzom, którzy przede wszystkim ciepłe słowa kierują w stosunku do tego kanału, a także wspierają mnie w tworzeniu treści. Trzymajcie się, do zobaczenia, dzięki, cześć! Słuchajcie, czas na numer jeden. Dla mnie tym numerem jeden są zdecydowanie motion lapsy. To jest to, co robimy teraz. Ustawiłem sesję na 10 minut, sekwencję. I mamy w tym momencie ustaloną ścieżkę też. Dzięki temu jesteśmy w stanie nagrać fantastyczne timelapsy w ruchu, czyli właśnie motion lapsy.